Dzień dobry Państwu. Dzisiaj witam Państwa bardzo serdecznie wspólnie z panią Aleksandrą Moskowską, inspektorem w Wydziale Komunikacji i Transportu. Witam wspólnie z panią Aleksandrą, ponieważ chcemy przekazać Państwu kilka bardzo istotnych informacji dotyczących rejestrowania samochodów w naszym Wydziale Komunikacji w związku z kilkoma również istotnymi zmianami, jakie nastąpiły w ustawie Prawo ruchu drogowym. Myślę tutaj przede wszystkim o braku konieczności posiadania karty pojazdu, czy braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych w pewnych sytuacjach. Możemy również czasowo wyrejestrować samochód, ale o tych zmianach poproszę, aby powiedziała pani inspektor. Pani Olu, bardzo proszę. Dziękuję. Tak jak już pan starosta powiedział, w roku bieżącym Prawo o ruchu drogowym zmieniło się wielokrotnie. Ale spośród takich najważniejszych zapisów, które dotyczą właścicieli pojazdów, to między innymi to, że mogą oni przy przerejestrowaniu pojazdu zakupionego w kraju pozostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne. Oczywiście tablice te muszą być wydane według obowiązującego wzoru, czyli muszą mieć flagę Unii Europejskiej. Muszą być one czytelne, niezniszczone, niepowyginane. Wtedy można je zostawić. Oczywiście zawsze jest możliwość przerejestrowania na tablicy z wyróżnikiem powiatu pabianickiego. Powoduje to między innymi obniżenie kosztów rejestracji o 80 zł. Kolejną zmianą, która również obniżyła koszty rejestracji, jest likwidacja karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę. Zmiany te zostały wprowadzone 4 września i od tego dnia dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy już nie jest wydawana karta, jak również przy nowych pojazdach dilerzy również nie wydają karty pojazdu. Kolejnym ułatwieniem, tym razem dla właścicieli pojazdów samochodów osobowych, jest możliwość wycofania czasowego z ruchu takiego pojazdu. Jest to nowość. Do tej pory można było wycofać czasowo jedynie samochody ciężarowe. Od 31 stycznia można również zrobić to w przypadku samochodów osobowych. Jednakże dotyczy to głównie pojazdów uszkodzonych, powypadkowych, gdzie jest istotna szkoda, gdzie pojazdy wymagają wielomiesięcznej naprawy. Wówczas takie czasowe wycofanie można zrobić od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że przy składaniu wniosku o czasowe wycofanie z ruchu należy złożyć oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, że pojazd wymaga naprawy, że jest uszkodzony. Kolejne czasowe wycofanie po takim okresie można dokonać dopiero po 3 latach. To też jest takie dosyć ważna informacja. To są takie najważniejsze zapisy z tego roku, jednakże chciałabym jeszcze przypomnieć wszystkim właścicielom samochodów, którzy zamierzają kupić, którzy zamierzają sprzedać swój samochód, o obowiązku zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu. To jest przepis, który obowiązuje już niemal 3 lata, ale jednak mimo wszystko jest całe grono osób, które o tym nie pamięta, a obowiązek, niezgłoszenie tego obowiązku, niewypełnienie tego obowiązku jest związane z karą finansową. Także bardzo proszę o pamiętanie o zgłoszeniu sprzedaży i zgłoszeniu nabycia pojazdu. Dziękuję. I pani Olu, jeszcze karty pojazdu? Nie musimy już teraz... No nie musimy jej przedkładać, tak, do rejestracji również. Jeżeli ktoś ma już wydaną kartę, to też jej nie trzeba przedkładać do wniosku o rejestrację. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do Wydziału Komunikacji i chcę poinformować, że kolejki, takowe bywały w poprzednim okresie, są teraz właściwie znikome i o ile o godzinie 8 jeszcze kilkanaście osób w tych kolejkach się ustawia, tak po godzinie 8, a często do 10 są wolne numerki. Naprawdę nie trzeba przychodzić dużo, dużo wcześniej, można przyjść później, spokojnie taki numerek wyciągnąć. Mamy 5 okienek, staramy się, aby wszystkie funkcjonowały i to gwarantuje nam sprawną obsługę Państwa i załatwienie wszystkich spraw jak najszybciej i jak najbardziej profesjonalnie. Zapraszamy do Wydziału Komunikacji. Zapraszamy.